Ja mogę udowodnić, że ja nie jestem Polakiem. Ja mam dokument z Polski mówiący, że obywatel, właściciel tej kartki nie jest Polakiem. A co w Ameryce, ludzie na to patrzą i uważają, że to jest jak dokument z domu wariatów, kiedy ci daje, mówią, że ty nie jesteś wariat. Ja nazywam się Waldek Cukierman. Urodziłem się w Rosji, ale jako dziecko moi rodzice, to była repatriacja właściwie, repatriowali do Polski. Mama moja była rosyjską Żydówką, ojciec był polskim Żydem i wychowywałem się we Wrocławiu. Nazywam się Tadeusz Keszet, kiedyś nazywałem się Tadeusz Łukaszewski. Mieszkałem w Warszawie, urodziłem się w Warszawie w 1943 roku. Określam siebie jako człowiek pół. Jestem pół Żydem, pół Polakiem, z ojca warszawiaka, wiele pokoleń w Warszawie, z matki warszawskiej Żydówki. Mama pochodziła z Rzeszowa, a tata z Lwowa. I po wojnie się spotkali we Wrocławiu, ja się tam właśnie urodziłam. Byłam jedynaczką, rodzice byli starsi, przeżyli wiele w czasie wojny. Oboje rodzice przeżyli getto warszawskie. Przeżyli mniej więcej dzięki temu, że wyglądali jak Polacy. A inna rodzina, właściwie cała, zginęła. Po wojnie, kiedy inni wyjeżdżali, oni zostali w Polsce budować socjalizm i świetną nowy świat. Chodziłem do przedszkola żydowskiego z nazwiskiem jak Cukierman, co było ok, ale na ulicy, na podwórkach, to już nie było tak ok. I wstydziłem się tego, że byłem Żydem. Mój ojciec mi powiedział, że powinienem być dumny z tego. Tych miasteczek nie ma już, pokrył mnie pamięci kurz. Te ulicki i sieczewy kupców ról, płotek z kozą, przywicielką, krawca szmula, brodą wielką, co jak nikt umiał szyć ślubny strój. Ja się czułem Polakiem. Ja w ogóle do wieku lat 10 nie wiedziałem Żydzi, nie Żydzi. Jedyne, co wiedziałem o Żydach, że to są ludzie, którzy nie pożyczają rowerów, bo jak się na podwórku nie pożyczało koledze roweru, to cię parchem nazywali albo Żydkiem. Moja matka, która mówiła ze swoją matką po żydowsku, mnie mówiła, że oni mówią po hiszpańsku, że na wszelki wypadek, gdybym na ulicy nie powiedział, że się mówi coś po żydowsku. Także tyle było tego żydostwa. W 1956 roku się dowiedziałem, że jestem pochodzenia żydowskiego i to była taka trochę tajemnica. A wiesz, myśmy mieli choinkę w domu, to nie była choinka na Boże Narodzenie, to była choinka na okoliczności. Był Dziadek Mróz, nie było Świętego Mikołaja. Chodziłem we Wrocławiu do szkoły, nie do żydowskiej szkoły, bo była za daleko od nas, ale do szkoły tak zwanej TPD, dzieci rodziców socjalistów, w nich było dużo żydowskich dzieci. W naszej klasie, pamiętam, na 40 ludzi było około 30 Żydów. To była polska szkoła powszechna, podstawowa. W 1956 roku pewnego dnia się okazało, że większości nas nie ma, bo rozpoczęła się emigracja, o której wszyscy wiemy, w związku ze zmianami politycznymi w Polsce. Wtedy nas zostało tylko 5. Zakochane oczy lśnią, otula się liliową mgłą. Zapomniany świat i płynie, płynie tam. Z kogucim i baranim łbem na białej chmurze ginie sen. Tak jak malował pan Szagal.
Mieszkałam na ulicy Włodkowica we Wrocławiu. To taka ulica żydowska była. W każdej kamienicy chyba mieszkało 5 rodzin żydowskich. I chodziłam do żydowskiej szkoły przez wszystkie lata, od 1 do 11 klasy, na Grabiszyńskiej. Tramwajem się jechało, było dosyć niewygodnie. A szkoła rejonowa była zupełnie z drugiej strony ulicy, ale rodzice uważali, że powinnam chodzić do szkoły żydowskiej. Dobrze było, bo się nauczyłam żydowskiego języka i tak dalej. Byłam bardzo aktywna w szkole i byłam bardzo aktywna w klubie żydowskim. I skończyłam szkołę jako najlepsza studentka w szkole, chyba w historii szkoły, zdaje się. W Stanach to się nazywa valedictorian, ta osoba, która jest najbardziej z największymi osiągnięciami. I zdecydowałam się iść na Politechnikę. Zdałam na Politechnikę Wrocławską, na elektronikę. Od mniej więcej 17 roku życia, kiedy uświadomiłem sobie, kim jestem, wszedłem w środowisko Żydów polskich i zacząłem najpierw, jako jeszcze młody chłopiec, czerpać wiadomości z tego środowiska, kto jestem, jaka jest moja historia, i potem przeszedłem do aktywnego działania w tym kierunku, zajmując się różnorodną działalnością, powiedziałbym, kulturalno-sportową itd. itp. Ja się interesowałam Izraelem, niespecjalnie, a ja się uważałam Polką. Moja mama miała jakąś rodzinę w Kanadzie i przez wiele lat ta rodzina z Kanady bombardowała, żebym ja tam przyjechała, żebym studiowała w Kanadzie. Jakieś mi posłali nawet ankietę, żeby wypełnić, żebym się dostała na uniwersytet w Kanadzie. Ja tą ankietę wyrzuciłam, dlatego, bo ja twierdziłam, że trzeba mieć dobre wykształcenie, a to tylko w Polsce. A w Kanadzie dobrego wykształcenia nie dostanę. Recytowałam Mickiewicza, kochałam się w Tuwimie i słuchałam Chopina i zupełnie się czułam Polką. Tata mu się trochę denerwował chyba tym, że ja się tak bardzo czułam Polką. Już zmierzony ślubny strój, chudy krawcze, atłas krój. I odmierzaj łokciem śnieżno-biały piór. Gdy wypieścisz ślubną suknię, tymiko srebro, srebro stuknie. A ty żyć będziesz, ech, jak ten król. A zakochane oczy lśnią, otula się liliową mgłą. Zapomniany świat i płynie, płynie w dal. Z kogucim i baranim łbem na białej chmurze ginie hen, tak jak malował pan Chagall. Więc nastąpił rok 68, bardzo niespodziewanie, bardzo gwałtownie zresztą. Jeszcze teraz, po tylu latach, wspominam ten rok z takim drżeniem, jakby sen makabryczny. Stało się to bardzo nagle i nagle się okazało, że ja nie jestem potrzebny. Kampania była zresztą bardzo oczywista i w prasie, i w telewizji. Była tak zwana kampania antysjonistyczna, ale oczywiście kto jest sjonistą, mieli decydować nie my, ale władze. W marcu 68 roku, 8 marca, poszedłem z kolegami na uniwersytet, nie wiedziałem dlaczego, ale jak nas pałkarze zaczęli bić, to się zorientowałem dlaczego. Drugiego dnia moja matka, która ma dobre wyczucie polityczne, powiedziała: to śmierdzi jak prowokacja, nie idź tam. Ale oczywiście matce się nie wierzy. Jeszcze chodziłem, jeszcze mnie trochę pobili, ale moje nazwisko nie było na żadnych listach, także mnie nic nie aresztowali. Jak ten strajk przyszedł na Politechnice, to tata mnie strasznie prosił: nie idź, po co, to nie jest nasze, to nie należy do nas, to nie jest nasz problem. No, ja twierdziłam, że to jest mój problem, należy do mnie, ja jestem Polką, ja jestem studentką, moi wszyscy przyjaciele tam będą, ja też tam powinnam być, jadę. Z początku to było bardzo przyjemne, całe miasto było zaangażowane. Ja pamiętam, pojechałam do domu, miałam jechać na ten strajk i pojechałam do domu
a miałam jechać do domu z uczelni, żeby pozbierać jakieś rzeczy, nie wiem, co jakieś ubranie, chciałam spodnie, jakąś poduszkę, nie wiem, co to było. I taksówkarze podjeżdżali pod Politechnikę i za darmo wozili, taka miła atmosfera była. Mi się zdawało, że my naprawdę coś będziemy robić tutaj, że to będzie takie istotne i takie ważne. I ja byłam tego częścią i to było bardzo istotne. Na Politechnice też było taka sama atmosfera. Ktoś grał Chopina na fortepianie całą noc. Nieważne nam było, że tam policja naokoło stała. Pełno samochodów milicyjnych. Jeden pusty, jeden pełny. Pełny policjantów, a pusty dla zaaresztowanych później. No wcale nam to nie przeszkadzało. Siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy ręcznie te petycje, które mieliśmy nadzieję, że gazety wydrukują następnego dnia. Niestety tak się nie stało. A jednym z punktów, to było jakieś zdaje się 10 punktów petycji, jednym z punktów tej petycji było, żeby skończyć antysemityzm w Polsce. To wszystko było takie bardzo mocne i bardzo uczuciowe. Byliśmy młodzi, piękni i nam się wydawało, że świat będziemy zmieniać. Ale już milicja weszła i zaaresztowała niewiele z nas, ale ja byłam jedną z tych, których zaaresztowali. Nie wiedziałam specjalnie dlaczego, ani nie byłam głośna, ani nie byłam specjalnie niczym tam nie byłam zaangażowana, ale byłam jedną z tych, których zaaresztowali. Zawieźli nas, to się nazywało Kowalska, czy co, podwale, a tam była kwatera milicji, zawieźli nas tam i do cel wsadzili i potem przez następne dni były przesłuchania. Te przesłuchania były strasznie dziwne, bo wtedy ja sobie zdawałam sprawę, że o co chodzi, to chodzi o to, że ja jestem Żydówką. Ja nosiłam gwiazdę Dawida, zawsze taką złotą, malutką, mama mi powiesiła, nie wiem, chyba jeszcze byłam niemowlęciem. I tak jakiś paskudny pan się przyczepił do tej gwiazdy Dawida i dlaczego pani to nosi, po co to pani, czy pani jest religijna, czy u was się w domu je wieprzowina. Ja byłam głupia i naiwna, mówiłam, a co podają wieprzowinę, ja nie widziałam, oczywiście, że je wieprzowinę, może być jakieś lepsze jedzenie dacie. To nie trwało długo, kilka dni, 4-5 i wypuścili wtedy, poszliśmy do domu z powrotem na uczelnię. Ja się jeszcze martwiłam o takie rzeczy, czy straciłam jakieś lekcje, jakieś ćwiczenia, jakieś coś, trzeba nadrabiać wykłady. W ogóle sobie nie zdawałam sprawy, jakie to poważne się robi. Tymczasem gazeta we Wrocławiu zaczęła drukować zdjęcia wszystkich liderów tego całego strajku. I się okazało, że w tej gazecie moje zdjęcie się okazało, ja byłam jedną z wielkich liderów, się potem okazało. Nie wiedziałam, byłam dosyć zdziwiona. I później takie słynne przemówienie, gdzieś mniej więcej w tym czasie takie słynne przemówienie Gomułki z tą piątą kolumną. Ja siedziałam, pamiętam, słyszałam to przemówienie, siedziałam na wykładzie i wykład coś ten asystent, czy pan robił ten wykład, zatrzymał wykład i włączyliśmy radio i wszyscy żeśmy słuchali, co się dzieje. A wiele asystentów z nami siedziało razem na tym strajku i nawet niektórzy profesorowie. Słuchaliśmy tego wszystkiego. Wtedy już było jasne, że ci z nas, którzy są Żydami, byli odizolowani trochę przez władzę. I się nazywało, że my byliśmy tymi organizatorami, co wcale nie było, nie mogę powiedzieć o wszystkich, ale w moim wypadku zupełnie nie było prawdą. Jedna z moich koleżanek na studiach mi powiedziała, po co ty się trzymasz z tymi wszystkimi długonosami i czarnymi, a ja byłem Bronek Drozdowicz, blondyn i wiesz, i z wąsem białym wtedy, a jak mi ktoś powiedział, to zaczęło śmierdzić jeszcze więcej i wtedy sobie powiedziałem, że już trzeba przestać udawać, że jak ci plują w twarz, że pada deszcz. I zacząłem pchać rodziców, że trzeba wyjeżdżać. Zostałam wyrzucona z Politechniki, również z inną grupą, z grupą ludzi. Nie wszyscy byli Żydami, ale kilka Żydów tam było w tej grupie. Zostałam wyrzucona z Politechniki z trzeciego roku. Dziekan się bardzo ładnie zachował. Dziekan mnie zawołał do siebie i powiedział, że jeżeli kiedykolwiek bym potrzebowała dyplom, że skończyłam trzeci rok, a ja nie skończyłam, że skończyłam trzeci rok, to on chętnie i tak jak mu przykro, ja byłam jedną z najlepszych studentek na roku i to mi było strasznie przykre, to, że nie mogłam studiować dalej. Potem zdecydowaliśmy, że będziemy wyjeżdżać. Podaliśmy, dostaliśmy natychmiast na wyjazd, to znaczy ja z rodzicami, dostaliśmy natychmiast na wyjazd i dali nam 2 tygodnie, żeby wyjechać. Pamiętam, jak wszyscy moi najbliżsi przyjaciele zaczęli się nagle przygotowywać do wyjazdu, co było dosyć takim krokiem odważnym, bo trzeba było się wyrwać z korzeniami. A korzenie były dosyć głębokie, miałem 24 lata.
już wtedy. Jedną z najnieprzyjemniejszych historii, jaką pamiętam, to trzeba było się zgłosić, nie pamiętam, jak się ten urząd nazywa, ale tam, gdzie się wydawało dowody osobiste, na milicję chyba. I tam mieliśmy dostać dokumenty podróży. Ja sobie specjalnie nie zdawałam, kazali przynieść dowód osobisty. Ja sobie nie zdawałam sprawy dokładnie, że jak my tam pójdziemy dostać te dokumenty podróży, to oni nam zabiorą dowód osobisty. I taki pan siedział, powiedzmy, że ja bym z tym panem, jakbyśmy byli sąsiadami, to ja bym z nimi wiele do czynienia też nie miała. Taki prostak jakiś. Strasznie był niesympatyczny i kazał te dowody osobiste przyjść, powiedział, dziękujemy już, proszę się nie uważać za polską obywatelkę. Zabrał ten dowód osobisty i dał nam te dokumenty podróży. Jak przestaliśmy być polskimi obywatelami, to nie byliśmy obywatelami żadnego kraju. To nie był paszport, z którym można podróżować po świecie. To był dokument na wyjazd do Izraela. To była taka zupełnie nieważna książeczka. Ja sobie nawet nigdy nie zdawałam sprawy, że byłam przywiązana do polskiego dowodu osobistego. Ale jak zabrali, ten pan powiedział, że proszę się w tej chwili nie uważać za obywatelkę polską, to dla mnie się skończyło. Wtedy się Polska dla mnie skończyła. I do tej pory jest skończona, chyba na zawsze. Nie, nie. Nie odbierajcie. Zostawcie to jedno, to obywatelstwo z taką dumą zdobyte. Zabierzcie nadmiar łyżek i nadmiar widelców. Zabierzcie te talerze, które są dla gości. Zabierzcie książki, które nie mają numerów. Zabierzcie dyplomy, bo pewnie są nieważne. Zabierzcie nawet godność, bo jest tak dużo. Zabierzcie wszystko, tylko to zostawcie. To obywatelstwo, do którego każdy z nas miał ludzkie prawo. Mój ojciec musiał się zrzec obywatelstwa, co znaczyło, on wtedy już był na emeryturze, co oznaczało, że po 50 latach pracy w Polsce Ludowej on musiał się zrzec swojej emerytury, co było bardzo takim krokiem takim desperackim, bo ta cała emerytura, na którą on tak pracował przez tyle lat, właściwie była unieważniona i wyjechał na zachód w wieku lat 68 bez jakiegoś ubezpieczenia finansowego. Zostawiliśmy mieszkanie pełne mebli, ubrania w szafach, talerze w kuchni, łyżki, wszystko. Mama miała jakiś komplet srebra, zupełnie nieciekawy komplet srebra, tośmy pakowali do skrzyni, potem jak się przechodziło to cło, nie wiem jak to się nazywało, to się okazało, że można tylko 12 kawałków srebra wziąć, to nam powiedział, że albo weźmiemy 12 łyżeczek, albo weźmiemy 3 łyżeczki, 3 widelce i tak dalej, nic specjalnie nie mieliśmy. Ja spędzałem całe dni na tak zwanym Umschlagplatz, to jest to miejsce, z którego moich krewnych rodziców z getta brali do Treblinki. A ukochany rząd polski tam urządził odprawę celną dla nas. Tam trzeba było chodzić na ten dworzec i tam sprawdzali, ile par majtek bierzemy, jakie książki bierzemy. Robili to jak najnieprzyjemniej, jak można było zrobić. Także ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, że to był Umschlagplatz, to się potem dowiedziałem, że to była ta lokacja. I także we wrześniu, 22 września 68 roku pojechaliśmy na lotnisko. Jakieś 400 osób przyszło odprowadzać. Zdecydowaliśmy, że będziemy wyjeżdżać pociągiem. Ten pociąg się nazywał Chopin i trzeba było jechać z Wrocławia do Katowic normalnym pociągiem. Potem się wsiadało na tego Chopina i ten Chopin jechał z Katowic do Wiednia. Nie wiem, czy dokładnie z Katowic do Wiednia myśmy jechali. Potem we Wiedniu się miało zdecydować, co się robi. Skrzynie się adresowało tylko do Wiednia, dlatego, bo nikt nie wiedział, gdzie jedziemy. To było strasznie dziwne. Mi się zdaje, że moi rodzice to znali i dla nich to było wiele cięższe, bo oni się tak pakowali już kilka razy w życiu. I w czasie wojny i po wojnie i nie wiedzieli, nie byli znikąd i jechali donikąd. Dla mnie to był pierwszy raz. To było z jednej strony bardzo ciekawe, ja jadę podbijać świat, a z drugiej strony ja się żegnałam z tym, co uważałam kiedyś za swoją ojczyznę. Wtedy już nie. Ja wyjechałem z takim uczuciem podniecenia, jednocześnie obawy. Obawy o swoją przyszłość oczywiście. I jeszcze z żalem do Polski. Ja czułem się jak członek rodziny, której się urodziłem, ale która z jakiegoś powodu mnie nie lubiła, nie chciała mnie, bo się urodziłem z wadą. Z wadą, której nie mogłem zapobiec,
który nie mogłem nawet schować tak łatwo. Ale rodzina tę wadę znała i zawsze mi ją wytykała. I kiedy nastąpił 68 rok, musiałem za to zapłacić. Więc czułem ogromny żal do Polski. Za to, że mnie nie docenili. Mało tego, że mnie wyrzucili. Zmienił się świat, piękny nasz, lecz Szagala płótna twarz. Miał ten chłopak, gdy pociągu zabrzmiał gwizd. Pozostały na peronie, uniesione w górę dłonie. I ten krzyk, bywaj zdrów, napisz list. Zapłakany otyl śnią, otula się marcową mgłą. Smutny pociąg i odpływa w dal, hej, w dal. O ciepłym, dobrym domu sen, w tunelu czarnym ginie ten. Nie tak malował pan Szagal. Ja się czuję, ja jestem Amerykaninem, Żydem z Polski. Ta część żydowska została bardzo mocna, ale się też czuję bardzo amerykański. Oni mnie chcieli, tam mi nikt nie może powiedzieć, to nie jest mój kraj. Tam moja różność jest, to jest coś, co prawie celebrowane tego. Ja nigdy nie zmieniłem nazwiska, chociaż wszyscy mówili, po co masz te polskie nazwisko, a Polska dla mnie to jest zamknięty rozdział, którego nie zapomnę, którego nie udaję, że nie istnieje, ale z którym nie mam nic wspólnego. Teraz jestem Amerykanką. Mieszkam w Stanach, w San Francisco. Mam męża Amerykanina, mam dwie córki Amerykanki. Z Polską nie mamy nic wspólnego, absolutnie nigdy. I'm Anya Siwek. My mother was Helena... Shebek. My father was from Jerzoniu, and my mother was from Łódź. She was McLevich, and let's see, we're from New York, and we're enjoying ourselves at the reunion. This is my fourth reunion. Mój imię jest Avi. Moja matka nazywa się Dora, była Goldfarb. Ojciec jest Marek Wessler. Mieszkam w Ameryce, w Nowym Jorku. Mama jest od Dzierżoniowa, something like that. And ja nie wiem, gdzie ojciec mieszkał. Nazywam się Karen Chmielnicka, córka Heniek Chmielnicka i Paulina Leifer. I ja jestem w New York. I'm American from New York. Excuse me? My parents are from Złodzi. And ja lubię ten slot. Dzień dobry, ja się nazywam Joanna Geron. Moja mama się nazywa Fredzia Dalewicz. Ona jest z Polski, Wrocławia. Mój tata jest z Belgii. Jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj moja mama przyjechała. Tak może widzieć swoje kolegów, co nie widziała przez 25 lat. I ja mogę widzieć moich kolegów i koleżanków. I dziękuję bardzo. Nazywam się Michał i moja mama jest ze Szczecina i mój tata jest z Warszawy. I tutaj jest bardzo fajnie. My mieszkamy w Lundzie teraz. Ja, jag heter Erik och bor i Sverige. Mina föräldrar är från och nu bor vi i Sverige. Ja. קוראים לי שירלי פונצ'ק, אני בת של חלינה פריבס ומיכאל פונצ'ק, אני גרה בישראל בחולון. באתי כי אבא שלי ארגן את זה. Przyjechałem do Izraela, można powiedzieć, goły i bosy, bo oczywiście miałem ze sobą środki finansowe zerowe, teczkę w ręku, piżamy i dwie pary spodenek. Skończyłem studia,
skończyłem studia w Izraelu, studia techniczne, skończyłem z jedną z najlepszych szkół na świecie, według mojego zdania, technikum Kasprzaka, miałem zawód, byłem technikiem telewizyjnym, skończyłem studia i już po 5 latach pobytu w Izraelu założyłem fabrykę z innym zresztą Żydem polskim, która po latach, fabrykę elektroniczną, która po latach stała się jedną z największych na świecie fabryk w dziedzinie systemów alarmowych, zabezpieczających. Nazywam się Dawid Czury, pochodzę z Polski, z Warszawy. Moja mama jest z Łodzi. Mój tata urodził się w Łódzku, to teraz należy do Łódzku. A kiedyś to była Polska, gdzie on się urodził. Mieszkam w Komorowie. Przyjechałem tu jeszcze, żeby zobaczyć różnych moich kolegów. Moja mama się nazywa Golda Tencer, mój tata Szymon Czurniej. Mama chodziła do żydowskiej szkoły i pozdrawiam moją całą rodzinę. Dziękuję. W 80 roku, kiedy usłyszałem o Solidarności i o zmianach, epochowych zmianach, które następowały w Polsce, zdecydowałem się pojechać do Polski po raz pierwszy. Pojechałem dlatego, bo stwierdziłem, że to, co się działo w Polsce, jest nawet ważniejsze od mojego bólu, od mojego tego urazu do Polski. Że sprawy żydowskie, sprawy, moje osobiste sprawy, moje pretensje do Polski są niczym w porównaniu z tym, co się działo w Polsce wtedy w 80 roku. Cieszyłem się wtedy, że byłem w Polsce i nawet byłem dumny z Polski. Moje żydostwo już nie było już takie ważne. Jest część Polski we mnie, która będzie na zawsze, bez względu na to, co ja będę myślał i mówił o Polsce. Pierwszą rzecz to jest język polski. Język polski zawsze będzie we mnie. I druga rzecz, polska rzecz, która we mnie będzie zawsze, cały czas, to jest to ta miłość do przyrody polskiej. Przyroda polska jest bardzo specyficzną przyrodą, ale bardzo mi bliską. Ja widziałem piękniejsze góry na świecie i piękniejsze wybrzeże i plaże i jeziora, ale przyroda polska jest moja i nikt mi jej nie odbierze. Łzy obeschły dawno już, ale nie pamięci kurz. Warto, żeby jakiś wiatr nareszcie zwiał. Warto pięścią w stół uderzyć, czarną prawdę tak odmierzyć. Jak ten szmul, gdy na frak miarę brał. A potem niechaj skrzypki tną i zakochane oczy śnią. I cymbałów dźwięk nie wpłynie, płynie w dal. Ze smutnym krawcem za pan brat, niech zawiruje w tańcu świat. Tak jak malował pan Szagal. Ja, ba 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 ba